Na Voyage Shop w tym momencie pojawił się nowy, niesamowity produkt, jakim jest kolorowanka Voyage Team. Kolorowanka przedstawia nasze wszystkie postacie, które możecie kojarzyć z różnych ciekawych przygód na Wojanowicach, ponieważ nie jest to zwykła kolorowanka. Znajdziecie w niej uchwycone najlepsze historie z Wojanowic. Ciekawe, czy będziecie wiedzieli, z jakich one są odcinków. Także kolorując ją, tak jakby przechodzicie do świata Wojanowic, jakbyście w nich byli. Razem z nami takich przygód jest aż 28 w całej kolorowance, więc na pewno taka kolorowanka zajmie wam nieco czasu, żebyście mogli ją całą uzupełnić, pokolorować i ogólnie przejrzeć i poszukać, w jakich filmach znajdują się podane ilustracje. Jeśli wam się nudzi, jeśli nie macie co robić, to od teraz taka kolorowanka może wam zająć naprawdę sporo czasu, kolorując ją i dobrze się bawiąc. Także wbijajcie na Voyage Shop i pamiętajcie, że do każdego zamówienia dostajecie takie zdjęcie z ręcznie podpisywanym moim autografem za darmo, więc jak na przykład kupicie taką kolorowankę, to razem z nią dostajecie kozackie zdjęcie. Dostajecie jeszcze za darmo pakiet kozackich naklejek. Do tego warto robić zakupy na Voyage Shop, bo jak widzicie, dostajecie masę niesamowitych rzeczy. Także wbijajcie, pierwsza linia w opisie. Siemano kolano, słuchajcie, mamy niesamowitą informację od Ptysia. Spójrzcie, chodźcie do mnie, mam mega pomysł na pokonanie Katnapa. Ej, to jest niesamowite, co, na co Ptycho wpadł? Jeśli to prawda, to mamy w końcu szansę go pokonać, bo jak wiecie, Katnap robi się coraz bardziej podejrzany i coraz bardziej silny. Chodźmy szybko do Paliona, żeby zabrać go razem w drodze do Ptycha. No i ej, spójrzcie w ogóle, jak wygląda dom Paliona. Czy to wygląda dobrze? To nie wygląda dobrze. Ten dom jest fioletowy. Lada chwila, Katnap może całe Wojanowice zmienić na fioletowe, a tego byśmy nie chcieli. Więc taki pomysł na pokon... o nie, on tam jest. On tam gdzieś chodzi, widzicie? O, on tam gdzieś jest, dobra. Halo! Co ty tutaj robisz? Co tutaj robisz, ty? Ej, ja no przyszedłem... Co? Ja przed Katnapem się schowałem, chodź, w środku jest Palion, musimy do niego iść, bo dostałem od Krysia jakąś wiadomość. Dobra, Nubek, no to chodźmy, szybko, słuchaj, chodź. Palion, nie leż, wstawaj. Postrzelił mnie Katnap. Jak cię postrzelił, gdzie cię postrzelił? Tutaj widzę strzałę jakąś. No, mam trzy, nieważne. Dobra, Palion, słuchaj, jest pomysł na pokonanie Katnapa, tylko że Ptycho go skrywa, musimy pójść i się dowiedzieć, o co możemy chodzić. Trzeba, chodźmy. Nie, przodem, bo tam był Katnap. Dawaj ty. Mam kluczy. Jak Palion, nie masz kluczy do własnej chaty. Z tego domu. Dobra, musimy w ten sposób się wydostać, okej. O, to jest twój kotek, siemka, kotko. Rynek. Bo jest drapieżnikiem, uważaj. On mnie lubi, Dobra, idziemy do Krysia szybciutko, widzowie, czym prędzej. Tam jest Katnap, musimy na niego bardzo uważać. Ej, czekaj, Nubek, ja mam pomysł do wejścia do Ptycha tajnym przejściem. Zobacz, tutaj. O, widzicie? No, nie widzieliście tego. Siema. Fajne wejście, to nie? Krysiu! O, Kryś! Jesteśmy, Kryś! Jakie masz pomysły na pokonanie? Nie, nikt nas nie śledził. Ja ostatnio zacząłem kombinować, bo zacząłem sobie myśleć, przecież kurczę, no jak to jest, że jakiś kot, głupi fioletowy kot przychodzi i normalnie, no niszczy nam praktycznie... Ej, nie głupi, tylko po prostu czasami się zabienia. Bardzo głupi. Ty. Niszczy nam Wojanowice. I wiecie co, pomyślałem nad jedną rzeczą, którą w sumie to my nigdy nie pomyśleliśmy. No, jaką? No przecież skoro on się zamienia i on nie pamięta tego, że się zamienia i że jest zły, to może jakoś mu po prostu, wiecie, przypomnieć o tym, że, wiecie, on się zamienia, może udowodnić mu to jakoś. Ale przecież pokazywaliśmy mu jego pazury straszne. Dobra, idziemy do domu. Dobra, to jest ten plan cały? Tylko przecież on nam nie wierzył w to wszystko i mówił, że przecież on nie był zły i on nigdy takiego nie zrobił. Potrzebujemy cię w naszym składzie. Nubek, spokojnie, chłopaki, słuchajcie, wy ostatnio nie byliście wieczorem na serwerze i ja stwierdziłem, że ja sobie wejdę i po coś pokombinuję i zacząłem wynajdować przedmiot, który pozwoli nam na udowodnienie Katnapowi, że jest zły, może ja wiem, czego to przekonać. Dirto Koponator! Nie zadaj! Nowek co to za obcęgi? A nie, to akurat do tworzenia miałem takie obcęgi, bo musiałem wiedzieć. Ale to co, masz coś, co pozwoli nam udowodnić Katnapowi, że był zły? No dokładnie, dokładnie. I nie zgadniecie. Nie zgadzę. Ja nie wiem. Patrzcie co mam, patrzcie co mam, patrzcie co mam, patrzcie co mam. Ta-da! Czekaj, co to? Ej,
To jest jakiś dolar? Ustawcie się, pod ścianą, ustawcie się pod ścianą. Gdzie? To? Tak, patrzcie pod ścianą. Uśmiech! To patrzcie. Co? Wiedzie! Widziałeś tu? Aparat na moją nowicę! My zrobimy zdjęcie, jak on jest zły i mu pokażemy, jak będzie już, wiecie, dzień. I wtedy może po prostu uwierzy nam, że on jest faktycznie zły. A daj to, powiem. To jest super pomysł. Na zdjęciu to już nie będzie mógł mówić, że tak nie było. To jest prawda. Dobra, wiecie co? Macie tutaj po aparacie swoim. Musicie mieć jeszcze... Ej, patrzcie to, tak. Krysiu będzie o nas pamiętać teraz cały czas, patrzcie to. Ej, nie działa! No to jest inna bramka, no to ty. Ale taki aparat przecież był też w więzieniu Katnapa, mogliśmy już wtedy zrobić mu zdjęcie, ja o tym zapomniałem! No jesteśmy mózgi, dobra, Krysiu! Masz nubek, tutaj możesz postawić, proszę, masz już do zdjęcia. O! Słuchajcie, teraz widać, patrzcie! Można takie zdjęcie dać sobie w pokoju. Można, ale patrz to! Ale pamiątka! Jak to powiększasz? Dobra! Ej, mam pomysł! Zawsze róbmy zdjęcia czegoś, co się wydarzy i będziemy mieli taką wielką ścianę w pokoju. I będziemy wspominać to! Ej, kozackie! Dobra, to macie go, wcześniej nie mieliśmy tego aparatu. No właśnie. Hakera nigdy nie zrobiłem już zdjęcia, no chyba, że... No, patrzcie, macie. Pamiętajcie? No chyba, że co, Nubek, powiedziałeś? Chyba, że Krysiu kiedyś stworzy taką grę, że będziemy mogli robić zdjęcia każdej postaci. Okej. Słuchajcie, a jeszcze takie fajne zdjęcia w sumie to mamy uchwycone na nowym produkcie na Voyant Shopie. Posłuchajcie, została dodana przekozacko kolorowanka Voyant Team, która zawiera bardzo fajne sceny z Voyanowic, które się na nich wydarzyły. Patrz, takie niektóre jakieś ładne scenki z Voyanowic, więc jeżeli znacie historię Voyanowic, tego co się na nich wydarzyło, to możecie teraz przenieść się do tego świata właśnie kolorując te przygody, te zdjęcia. Więc zapraszam serdecznie na Voyant Shop. Sprawdzajcie kozacką kolorowankę Voyant Team. No i polecam serdecznie, bo naprawdę super produkt, bardzo nam się udał. No i ma aż 28 kolorowanek z przygodami w Voyanowicach. Tutaj tak jest napisane, fajnie widzicie. I tutaj macie przykładowe te kolorowanki takie, o. Tutaj jestem ciekaw, czy pamiętacie, co to było? Co to było? Ja pamiętam, to była maszyna do ogłupiania nubka. Tutaj mamy jakieś inne jeszcze przygody, słuchajcie. Więc naprawdę ta kolorowanka ma dużo ciekawych scenek, które ciekawe, czy będziecie w ogóle znali z Voyanowic. Co to jest? Ej! Zrobiłem mu zdjęcie. Jaka fajna fota, ty. Ej, a patrz to, uwaga. Uwaga, zobacz, co jest koło tego. Co to jest? Nubek król. O co to chodzi? Ej, dobra. Ej, fajnie, mamy teraz fajny sposób, tylko musimy zrobić zdjęcie Katnapowi na niewidzialności, żeby on nas nie zauważył, więc wypijcie sobie koniecznie niewidzialność. O, no i pięknie! Wszyscy wypili, więc chodźmy teraz szybciutko. O, jest tutaj Katnap! Ale to gra. O nie, ptygo, masz ten pas! Widać ci pas. Dobra. Dobra, zobacz, tam poszedł Katnapik. Tam poszedł do swojego domku, więc może uda nam się, tylko uważajcie, nie wyciągajcie aparatu przy nim, tak, bo może tak, to tak. Zobaczyć. Musimy się gdzieś tutaj skryć. Macie papier fotograficzny, żeby zdjęcia zrobić? Mam papier. A kiedy najlepiej strzelić fotę? Słuchaj, najlepiej właśnie gdzieś przybliżyć tutaj mogę. A wiecie mogę, co? Jak mi się zdaje, że najlepiej byśmy musieli zbejtować na przykład Nubka trochę też na Katnapa, żeby przyłapać go na gorącym uczynku. No wiecie, dobrze, zróbmy to, ale... Zrobimy to potem. Ale jeszcze jakby na przykład będzie jeść jakieś krówki czy coś, to wtedy tak. Mu zdjęcie. Dobrze. Ej, słuchajcie, on poszedł gdzieś tutaj na początek Voyanowic, czekaj. Oj, czekaj, on jest koło domku Kati, Teraz ale koło domku... jestem głodny, rozwaliłbym każdego. Co jest? Dobra, mam go tutaj, zaraz. Ja zrobię mu zdjęcie. Zdjęcie Nubkowi Katnapowi. O, czekaj, muszę go dobrze uchwycić. Najlepiej tak, o, żeby szybki był w ogóle, nie? Żeby tak zrobić. Tak, tak, słuchajcie. O, nie, on stoi. Gdzie wy jesteście? To się wierzga. O, dobra, wierzga, no. Zrobiłem mu zdjęcie. A, nie wyszło dobrze. Będę musiał zrobić jeszcze jedno. Bo ej, tutaj... mam kozackie. Masz? Dobra, to potem się wymienimy tymi zdjęciami. Zobaczymy, które jest najlepsze. Ej, uważajcie, on tam jest. Czemu on stoi koło naszych posągów? Co on robi? Róbcie tego zdjęcia, robię tego zdjęcia. Zdjęcie, robię. Dobra, zrobiłem. Mam, ja też mam. Patrz, widać jak zabudowuje nasze te. Dobra. Ja myślałem, że to zniszczyć. Od razu lepiej. Od razu, na pewno. No dobra, kamerę widać, uważaj z nią. O, dobra. No Nubek, co ty robisz? Kolejne zdjęcie. Nie, Nubek, on cię zobaczy, jak robi zdjęcie. Ty, Nubek. Mam niewidzialność. No ale... Ale widać. Nie, do mojego domku idzie, czekaj, zrobię mu wodę. Chodźcie szybko. Ej, Nubek, tylko flesza nie włączaj, nie? Bo będzie widać. Ej, zróbcie też zdjęcie tego fioletowego domku, bo to też ważne.
Dobra, to robimy wszystkie oczy flętówę. Tak, dobra. A co to jest w ogóle za... O, poszło. Zrobiłem i jeszcze uchwyciłem nawet katnapa, więc o wie, świetnie pokaż, nam to pokaż. Wyszło. Zobacz. Nie, zobacz. ucieka. Twoje moje, zobacz. Dobra, twoje. Zobaczę twoje, ja się boję, co to jest. Ej, dobrze wyszło! No właśnie, trzeba robić dobre zdjęcia, żeby w ogóle te... Oddawaj moje zdjęcie. Dobra, dobra, oddaję. Palion, a ty jakie miałeś dobre zdjęcie? Mówiłeś, że masz jakieś fajne. Mam... to chyba te. A, poka, poka. Ja mam to... takie, zobacz. Ej, jak go uchwyciłeś z bliska! To jest to, ja, widać. To widać, że to jest catnap. To nie da się, nie? Nie da się powiedzieć, że nie, no. Wszystko widać na cacy. Wrzuciłem ci dwie fotki, zobacz. Przejmuje Wojanowice, od dzisiaj nazywają się Katnapowice. Kto się sprzeciwia, ginie. Ej, no. dobrze. Ej, dobrze, no. Kolejny znak, kolejny dobra, znak. Dobra, konkurs, kto zrobi Katnapowi lepsze zdjęcie, let's go. Dobra, dobra. Dobra, dobra, w takim razie gdzie on jest teraz, tylko powiedzcie mi. Konkurs, o! Czekaj, a dobra, tej klatki już nie robię zdjęcia, bo on ją pamięta. Nie, o, tutaj jest. Nie, pamięta, tak. No nie, co tu robi ta zielona trawa? Trzeba to wszystko. Zdjęcie! Nie! Zmienia. Zdjęcie, no, zdjęcie jak zmienia. Chodźcie, no. Zrobione. Jak on to tak robi, brzydko? Czekaj, o, no. A niech go dunder świśnie. Zrobiłem, ale ładnie wyszło, patrzcie. Jakie mam zdjęcie, ale mam zdjęcie mocne. Jo, to widać nawet ruch dłoni jak zmienia. Niech go dunder świśnie, tego debina. Dobra, chodźmy dalej do niego. Kolejne rzeczy musimy go przyłapać na tym, jak robi. McDonalda do McDonalda. McDonalda, tak? Dokaz, po co on tak, do McDonalda? Jestem głodny. McDonalda. Ej, nie, ja jakieś jedzenie. O, nie rób mu zdjęcia jak je akurat, bo to on no, ale... je to może każdy. Ja! Ale on może... Nie wiem, czy mnie nie zauważył. Mam ochotę na jakiegoś smacznego człowieka, burgerem się nie daje. Trzeba nagranie zrobić. Ej, dobra, mam idealną fotę. Spójrzcie, widzowie, to jest 1:1 catnap w całej okazałości. Pokaż. Zobacz, rzucam pod McDonaldem, jestem pod McDonaldem. O, siema. Ej, to jest, a jak klikniesz na zdjęcie prawym, to masz takie duże zdjęcie. Ale foto. Właśnie tak. Tak, sobie odtwarzam. No dobra, zabieram w takim razie, to jest moje zdjęcie numer 1, jakie zrobiłem, widzowie, więc to na pewno będziemy musieli pokazać konkurs fotograficzny. Aha, no dobra, chodźmy w takim razie dalej. Jeszcze jak będzie coś zjadał i jeszcze jak będzie coś zjadał, jakby coś niszczył. Zanubka idzie, patrz, zanubka idzie do tego, do rządca. Zjad jeden, zjad jeden. Obrzydliwe! Zdjęcie róbcie, zdjęcie! Nie tak, nie, zdjęcie! Dobra, zróbcie, chyba jak nowe zdjęcie blisko. Panubka, patrz, Nubek, on cię zobaczy! Skameruje, ty debilu! Nubek! Ja zrobię zdjęcie, jak Nubek mu robi zdjęcia! Zauważył! Chowaj kamerę, Nubek! O nie, Nubek! Chowaj kamerę! Uciekaj! Jest? Pokaż się! Gdzie jesteście? O nie, jesteśmy tutaj blisko, ale czekaj. O nie, on mnie goni! Ile macie niewidzialności? Ale to widać tutaj. Dobra, ja... Nie szpieguję, gdzie wy jesteście! Minutę, dobra, pamiętajcie o niewidce. Dobra, dobra, ej, spójrzcie. Faktycznie, dobra. Ty, on tutaj biega teraz, dobra, może uda mi się. On jest szybki. Tu, obok twojego wieżowca. Biegnij za nim! Koło wieżowca, no? Zdjęcie, szybko, zobacz to zdjęcie, pojad. Szybko, powiedz ci, takie może być na kapnapa. Rzuciłeś? No jest tutaj, no. Nie widzę. Może w akwipunku. A, dobra. Co to jest? Pokaż. To twoje jest zdjęcie! Ej! Uchwycone catnap! Uchwycone ze zbiera. Ty tak blisko to zrobiłeś tego catnapa. O, pokaż, Nubek. Tutaj jest idealna fota. Muszę odpocząć, za bardzo się zmęczyłem. Dobra, róbcie teraz mu zdjęcie, on będzie teraz stał spokojnie. O nie, ogrodź się obrócił. No nie. Mamy się nawet położy. Co? Jestem zmęczony. Ej, co jest? Położył się. On jest straszny. No nie. Party klesy mi zasłoniły zdjęcie. Nie mogę zrobić zdjęcia, kamera ma jakiś odpoczynek, jakiś cooldown. Jakie cooldown, no, to jest za fota. Widzowie, zrobiłem takie głupie zdjęcie. On wygląda jakby miał tylko poszczególne części ciała, nie? Nie, racja. Muszę wszystkich zjeść, no gdzie wy jesteście? O nie. Dobra, to jest teraz plan. Nubek, musisz pokazać się catnapowi jako przynęta. Wypij mleko. Gdzie jesteś, Nubek? Masz mleko. Na cewku na drzewie. Rzuciłem ci mleko, Nubek. Jestem na drzewku na drzewie. Wypij teraz mleko
i musisz go zaatakować. I co muszę zrobić? O, on żyje, on jest blisko! Oj, ja muszę wybić niewidzialność, bo zaraz za 10 minut mi się skończy. Bijcie niewidkę szybko i Nubek idziesz do katapa. Dobra, Nubek! O, dobrze, dobrze, dobrze! Elo, elo. Robcie mu zdjęcie! Musiałem z tobą pogadać. O, też, żeby obrażenie było. Musiałem z tobą pogadać, bo robimy akcję z... Udokumentujemy to, co robisz teraz, żeby pokazać potem. Czemu on nas zdradził? Jaki sposób to udokumentujecie? Jakim sposobem? Jeszcze mnie w kopie. No Nubek, jaki to jest, ja nie wierzę. Nubek, nie mogę, to jest, on tak nas zdradza. Sposób tajny. Powiedz prawdę, tajny sposób. Czy ty coś przede mną ukrywasz? Nie, po prostu pisemy sobie tabliczki, żeby pamiętać. O, tabliczki? Ej, dobra. Gdzie są te tabliczki? Musicie... Jest 100 000 kwiatek z zawodowicami. Widziałeś? No tak, że to są jakieś żarty! Zrobiliście zdjęcie tego? Nie! Ja mam! Ja mam! Dobra. Uchwyciłem, jak Nubek nie żyje! Nie! Dobra! To mamy wystarczający dowód chyba! Plakat na powicach! Jest dowód! No, jest. Pokaż tę wodę, pokaż tą wodę! Zobacz, zobacz, no dosłownie leży przy nim! To widać, że on go rozwalił! Niedobrze! Faktycznie! Ja czekałem i normalnie patrzyłem, aż będzie taka chwila, bo wiedziałem, że on coś mu zrobi. Gdzie jest Nubek? Musimy mu powiedzieć, że mamy super wódeczkę. Na lacie. Ej, mam Nubka! Jestem z tym poteczkiem nowego! Cześć, Nubeczek! Co to było? Poteczkiem nowego! Jestem! Nubek! Poteczkiem! No, Nubek, nie słucha cię prawie! Wypiłem poteczkiem nowego, jest mnie złapie! Nubek! Zobacz tą fotę! Uchwyciłem, jak cię rozwalił! No co za debil! Dawaj, dawaj, kryjś mleko, idę go pokonać! Nie, dawaj go! Dawaj, jeszcze jedno takie zdjęcie, to jaki będziemy mieć już wystarczająco. Dobra, masz mleko, masz mleko, nie? Dawaj mleko. I masz niewidzialność jedno. Ja nie mogę zdobyć, taki debil. O co chodzi, czemu tak nawet dziwnie gada? Dobra. Jesteście gotowi? Ale daj mi te zdjęcia, ja pokażę mu. Nie! Nie! Ja mu pokażę zdjęcia, bo my wkurza. Nie dawajcie mu żadnego zdjęcia. Nie, bez zdjęć, bez zdjęć. Idź lepiej, no po prostu idź, ja cię będę tutaj namierzał. Idź! Co ty zrobił? Nie, on założył głowę z szkieleta, teraz nie będzie wiadomo, że to Nubek jest. Co ty robisz? Udaj szkieleta! Co ty robisz, Nubek? Wiem, że to ty. A, wie, dobra, zobacz. Nubek udaje PC-ta. Ja stoi w miejscu, no daje. To znowu chcesz mi przywalić? Nie, słuchaj, debilu, zabijesz mnie, a jak to co, jak to się mówi... To zabija na wyjadowicach, ten wylatuje! Wypadł z wyjadowic! Chodź tutaj! Jest! Nie. Mam! O, masz? Dobra, bo ja mam takie słabe, mi zasłoniła akurat, kurczę, lampa mi zasłoniła! Też. Czekaj, ja ci pokażę to takie ja mam, one też nie jest najlepsze, tamte było lepsze twoje. Poka. No za to mam przy fontanie jestem już praktycznie, o. Okej, okay, dobra, to na fontanie się będzie. O, tutaj jest sensor, mam ciebie, patrz. O, dobra. Mam takie, no, nie jest do końca widoczne, ale przecież tam widać, nie? Trochę widać, tak. Opa, drugie podejście będzie! Róbcie foty! Ty se stać kilka! Tak, jest! Mam! No masz? Okej, mocna! Wygrywam konkurs! Dobra, no to ty! To czekaj, chodźmy do Ptyła Domu w takim razie. Idziemy do Ptyła Domu! Dobra, oceniamy foty. Ptyła Domu będziemy musieli wszyscy ocenić foteczki, jakie zrobiliśmy, wybrać najlepszą. I w ten sposób, jak już pojawi się dzień, widzowie, to pokażemy te słabe foty, w sensie te najlepsze foty Katnapowi, żeby mu przypomnieć, jaki był zły. Dajcie znać, widzowie, czy waszym zdaniem ten sposób się uda. I Nubek, gratulacje, bo dobrze ci poszło bardzo. Haha, bardzo dobrze ci poszło. Dziękuję. No i oczywiście przypominam, że jeżeli chcecie taką przygodę mieć Wojanowic do kolorowania, to wbijajcie na Wojan Shop i sprawdzajcie nową kolorowankę, która ma bardzo dużo fajnych stron z ciekawymi przygodami, jakie przeżyliśmy na Wojanowicach i nie tylko. I tam właśnie możecie sobie wpaść i taką kolorowankę sprawić, ogarnąć, żeby sobie móc ją kolorować. Trzymajcie się i elo. Puu. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.